Witajcie. Dzisiaj może trochę mniej technologicznie, nie będzie o elektronice, ale również w innych dziedzinach życia technologia ma coraz większy wpływ na to, co jemy, jak się poruszamy, jak żyjemy, jak również jak ćwiczymy. Dzisiaj tematem przewodnim będą ręczniki sportowe z mikrofibry. Do tej pory najczęściej były to ręczniki Frotte. Takich ręczników na co dzień używaliśmy, natomiast w ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się ręczniki sportowe właśnie z mikrofibry, które mają wiele dodatkowych plusów czy zalet w stosunku do klasycznych ręczników. W ostatnim czasie takie ręczniki znalazły się w ofercie promocyjnej sieci Biedronka, a oto kilka takich modeli zakupionych w promocyjnej cenie 20 niecałych 5 zł. Opakowania są małe, złożone w prostokąt. Na samym opakowaniu producent zamieścił informację oczywiście, że jest to doskonała jakość na co dzień, że są to ręczniki sportowe z mikrofibry, jak również podał wymiary tych ręczników. Wyjątkowo miękkie, chłonne i szybko schnące, nie nasiąkają wodą, dzięki czemu nie są ciężkie. No trochę dziwne to, że nie nasiąkają wodą, w takim razie w ogóle nie powinny wycierać. Dzięki swojej strukturze nie zajmują wiele miejsca, idealne na basen, plażę, do klubu fitness, do użytku domowego. Dwa praktyczne rozmiary z ozdobną aplikacją. Ta aplikacja w zależności od różnych modeli może być od kolorów może być różna: Beyond Shape, Yoga, Sport. W czarnych modelach jest to napis Sport, tutaj jest nawet to widoczne, takie przetłoczenie. W modelu, który mam tutaj rozpakowany, jest to fioletowym, jest to napis Yoga i taka tancerka, czy raczej może praktykantka jogi. Taki dosyć neutralny ten ta aplikacja jest. Ciekawy dodatek. Same ręczniki są, tak jak już producent na opakowaniu umieścił, w dwóch rozmiarach: 70x140 duży i 50x90 mały. Myślę, że za tą cenę 25 zł, przypominam, będzie ciężko znaleźć coś, ofertę o zbliżonej jakości czy wielkości. Generalnie pojedyncze ręczniki kosztują około 30 zł z mikrofibry, a tutaj mamy za 25 zł i to aż dwa takie ręczniki. Tak więc nie jest dziwną sytuacją, że ciężko je nabyć w Biedronkach, ponieważ szybko zostają wykupione. Sama mikrofibra jest dosyć cienka, ale jest delikatna i myślę, że jakościowo nie najgorsza. Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie dla ludzi, którzy na przykład uprawiają fitness, ćwiczą, nie na co dzień, do wycierania się. Dostajemy jeszcze w zestawie taki fajny ściągany woreczek, żeby na przykład sobie na plecaku powiesić ręcznik i on wtedy będzie sechł sobie na zewnątrz. Też ciekawy dodatek. Tu się mieszczą dwa ręczniki po złożeniu, więc całość zajmuje nawet w transporcie dosłownie mniej więcej tyle. Na co dzień, tak jak powiedziałem, nie radziłbym się może używać takich ręczników, bo one nie są aż tak efektywne, jeżeli chodzi o odprowadzanie wody. Natomiast wszelkie siłownie, wyjazdy, czy też na przykład podczas biegania, na plaży też, to jak najbardziej takie rozwiązania takich ręczników z mikrofibry są, myślę, że jak najbardziej zadowalające zastosowanie takich ręczników. One nie zajmują dużo miejsca, a pozwalają nam się wytrzeć z potu czy z wody, osuszyć ciało. Z tym nietypowym przerywnikiem, nietypowym przeglądem chciałbym Was zaprosić na kolejne filmy i oczywiście do subskrypcji kanału. Dzięki za uwagę, hej, hej.